Marszal! Marszal! Nie przeszkadzaj mi teraz! Marszal, ja ci muszę coś powiedzieć! Później, teraz jestem zajęty. Ale słyszałeś, że Zuma i Chase... Co mnie to obchodzi? Przyjdź później. Proszę księdza, to ja, Sky. No, co się dzieje, szybko? Mam takie pytanie, które mnie nurtuje już od dawna. Sky, chciałam z księdzem porozmawiać. Pierwsze było jajko czy kura? Sky, naprawdę teraz nie mogę, bo mam lekcję online. Ale po lekcji mamy potem my spotkanie, to wtedy porozmawiamy. Naprawdę muszę iść. Sky, co ty taka smutna dzisiaj jesteś na tym spotkaniu? Ponieważ Marszal nie chciał ze mną rozmawiać i ksiądz też nie miał dla mnie czasu. Tak. Ja robiłem ważne rzeczy. A, ciekawe jakie. Słuchaj, Sky, bo rzeczywiście tak jest. Czasami chcemy z kimś porozmawiać, a ta druga osoba albo jest czymś zajęta, czasami pracuje, tak jak ja dzisiaj, czasami się bawi, tak jak Marszal dzisiaj. Każdy ma tam swoje obowiązki i nie zawsze uda się nam z kimś porozmawiać. Sky, ale powiedz mi, jak ty się wtedy czułaś, jak nie miałaś z kim porozmawiać? Było mi przykro i czułam się bardzo, bardzo źle. Słyszałeś? To podobnie jak nieraz my, podobnie jak dzieci. Każdy z nas nieraz czuje się w ten sposób smutno, samotnie, kiedy nie ma z kim porozmawiać. I tak się dobrze składa, że możemy dzisiaj porozmawiać o czymś bardzo ważnym. Nie wiem, czy pamiętacie, poprzednim razem mówiliśmy o takich trzech rzeczach, które możemy w Wielkim Poście robić. Pamiętacie? Na pewno był post. Tak. I jałmużna. Tak. I modlitwa. I modlitwa. I właśnie, dzisiaj zajmijmy się modlitwą. Czy wy wiecie w takim razie, czym w ogóle jest modlitwa? Modlitwa to rozmowa, ale nie pamiętam z kim. Z Bogiem. Jasne, modlitwa to rozmowa z Panem Bogiem. Pamiętacie, jak Pan Jezus wyszedł na pustynię, kiedy pościł tam 40 dni, to On wyszedł tam po to przede wszystkim, aby rozmawiać ze swoim Ojcem, czyli z Panem Bogiem. I tam przez te 40 dni rozmawiał z Nim, modlił się, spotykał się w Nim w ten sposób. I nawet pewnego razu, kiedy szatan kusił Pana Jezusa, aby tam zamienił kamień w chleb, Pan Jezus powiedział, że nie zrobi tego, że nie samym chlebem, czyli nie samym tym pokarmem, który przyjmujemy, człowiek żyje, ale żyje przede wszystkim każdym słowem, które pochodzi od Pana Boga. A czy wy wiecie, jak nazywa się księga, w której zapisane są słowa Pana Boga? Katechizm? Też tam są, ale w katechizmie są zaczerpnięte z innej księgi, takiej ważniejszej. Biblia? Jasne, to jest Biblia, inaczej Pismo Święte. W Piśmie Świętym są słowa, które Pan Bóg do nas skierował. Każde słowo, które w Piśmie Świętym jest napisane, jest słowem Pana Boga. I warto Pismo Święte właśnie dlatego, czy... Tać. I w Kościele słów... Chać. Ale zaraz. My sami możemy z Panem Bogiem porozmawiać, bo w końcu powiedzieliśmy, że to się nazywa jak? Ta rozmowa modlitwa. Z Bogiem? Modlitwa. Jasne, to jest modlitwa. Czy wy może wiecie, kiedy możemy z Panem Bogiem porozmawiać, czyli kiedy możemy się pomodlić? No, zawsze. Jasne. Możemy pomodlić się zawsze, w każdym miejscu, w domu, w kościele, w pracy, idąc do szkoły, wracając ze szkoły, po prostu wszędzie. Ale co najważniejszego w modlitwie jest, to to, żeby nasza modlitwa była naprawdę czasem szczerze Panu Bogu poświęconym. Macie rację, w 100% modlitwa jest bardzo ważna, ale w modlitwie jest jeszcze ważna jedna rzecz. I opowiem wam historię, posłuchajcie. Dawno temu żyła mała dziewczynka w niedużej miejscowości, w której dosyć często dochodziło do kataklizmu. Pojawiała się susza. Wiecie, co to jest susza? No, jak nie ma wody. Jak nie ma wody, jak jest upał, jak jest gorąco,
Wtedy kwiatki, owoce nie rosną, ludzie nie mają co jeść, brakuje picia. I tak samo było w tej wiosce. I wtedy ksiądz proboszcz wymyślił bardzo ciekawą rzecz. Zwołał wszystkich mieszkańców na następny dzień i powiedział: przyjdźcie wszyscy, będziemy modlić się i prosić Pana Boga o deszcz. O to, żeby zesłał nam deszcz, żeby ta susza się skończyła. Pomyślcie, jakie było zdziwienie księdza proboszcza, jak następnego dnia przybyli wszyscy mieszkańcy, młodsi, starsi i ci najstarsi, i wszyscy mieli ze sobą albo Pismo Święte, czyli inaczej Biblię, albo różańce w ręku. Ale księdza proboszcza zaskoczyła jedna dziewczynka. Wiecie czemu? Czemu? Siedziała w pierwszej ławce i w rękach nie miała różańca, nie miała Pisma Świętego, ale miała nieduży, czerwony parasol. No. Dlaczego? Po co jej? Słuchajcie, ci wszyscy ludzie naprawdę prosili Pana Boga o deszcz, ale tak naprawdę to ta dziewczynka głęboko wierzyła, że jak przyjdzie i się pomodli, to ten deszcz spadnie. Dlatego w modlitwie najważniejsza jest wiara. Bo Pan Jezus kiedyś w Ewangelii powiedział, że jeżeli będziemy się modlić i nasza wiara będzie taka malutka, jak ziarenko, to się spełni. Dlatego nie możemy traktować naszej modlitwy tak w pośpiechu, byle jak, ale powinniśmy naprawdę na naszą modlitwę poświęcić czas, powinniśmy się do niej dobrze przygotować i powinniśmy dbać o to, żeby ta modlitwa była każdego dnia. Zgadzacie się ze mną? Tak. Mhm. No tak. Bo sami wiecie, zresztą Sky, dzisiaj nie za dobrze się czułaś, kiedy nie miałaś czasu, żeby Marshall z tobą porozmawiał, żebym ja z tobą porozmawiał. No, było mi przykro. Tak samo Panu Bogu nieraz jest przykro, kiedy my nie mamy dla Niego czasu. Nam też będzie przykro, bo my się od Pana Boga odzwyczajimy i w końcu o Nim zapomnimy. A czy naprawdę, jak się będę modlił o wszystko, to Pan Bóg mi to spełni? Nawet o wielką miskę kości? Słuchaj, prawda jest taka, że Pan Bóg wie, czego my tak naprawdę potrzebujemy, czego tak naprawdę nam bardzo brakuje. I jeżeli ty będziesz się modlił o to, bo naprawdę jest to tobie potrzebne, bez tego sobie nie poradzisz, jeżeli Pan Bóg zobaczy, że tobie to jest potrzebne, On ci to da. Ale jest jeden warunek. Jaki? Żebyśmy w to uwierzyli. Uwierzyli i żebyśmy ufali Panu Bogu. Nie zawsze się nam spełni wszystko, że poprosimy Pana Boga nagle o miskę jedzenia, że poprosimy Pana Boga o nowy rower i nagle to się stanie. Nie. Pan Bóg nam daje to, co naprawdę potrzebujemy. Jeżeli będziesz potrzebował, to otrzymasz. Ok? Ok, rozumiem. Słuchajcie, dzisiaj jako drugą część spotkania przygotowały nam dzieci bardzo ciekawy pomysł do przedstawienia. W jaki sposób możemy się sami w domu własnymi słowami pomodlić? To co, teraz zaprosimy na drugą część spotkania. Zapraszamy? Zapraszamy. 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 Cześć Boże, cześć wszystkim. Witajcie ponownie. Wiecie już, czym jest modlitwa. Modlitwa to oczywiście rozmowa z Panem Bogiem. Dzisiaj pokażemy Wam, w jaki sposób można dobrze pomodlić się w domu. Będziecie potrzebować kartki, pisaków i kredek. No to na początek każdy z nas odrysuje swoją rękę na kartce papieru. Mamy 5 palców. Ale jest tak, że palce bez dłoni nie mogą istnieć. To tak jak my nie możemy dobrze żyć bez Pana Boga. Dlatego na środku naszej kartki napiszemy Pan Bóg. Do dzieła. Łukasz, pamiętasz, co to jest modlitwa? Modlitwa to jest rozmowa z Panem Bogiem. Ale my z Panem Bogiem możemy rozmawiać w różny sposób. Na przykład możemy go przeprosić, poprosić i podziękować. Dlatego na pierwszym palcu napiszmy, za co chcemy Pana Boga przeprosić.
Na palcu wskazującym zapiszmy to, za co chcemy Panu Bogu podziękować. Na trzecim i na czwartym palcu napiszemy, o co chcemy prosić. Na trzecim dla siebie, a na czwartym dla kogoś. A na ostatnim, za co kochamy Pana Boga. Zaczynajmy. Malutku skończyliśmy, a teraz każdy z nas pomaluje swoją rękę. Szczęść Boże! Szczęść Boże! Szczęść Boże, dzieciaczki! Co robicie? Ano, malujemy. A co wy tu malujecie, Weronika? Co to jest? Malujemy rękę. A czyja to jest ręka? Twoja ręka? Tak. Faktycznie, Amelki taka mniejsza, Piotrka taka największa i najmniej równa. Ale czemu te ręce malujecie, Piotrek? A łatwiej się było modlić. Jasne, łatwiej, żeby się nam było modlić. A pamiętacie, co to jest w ogóle modlitwa? Kto pamięta, co to jest modlitwa? Rozmowa z Panem Bogiem. Jasne, to jest rozmowa z Panem Bogiem. I mówiliśmy już o tym, i zresztą wy sami też, że możemy rozmawiać w różny sposób, że ta ręka symbolizuje tak naprawdę kogo? Pana Boga. Jasne, Pana Boga. Ten sposób rozmowy z Panem Bogiem to jest 5 palców. Czyli można z Panem Bogiem rozmawiać na 5 sposobów. Co pisaliście na pierwszym palcu? Na pierwszym palcu przepraszaliśmy. No jak myślicie, można Pana Boga za coś przepraszać, czy nie można? Można. Łukasz, ty masz za coś chyba, nie? Także. No właśnie, za to, że się nieraz nabroi, że się jest niegrzeczny, no nie? A co było na drugim palcu? Na drugim palcu było, za co chcemy się podziękować. Za co chcemy podziękować, jasne. To myślę, że Panu Bogu jest za co dziękować, no nie, Amelia? Na pewno jest za co podziękować. Jasne. A trzeci, czwarty palec wie, że jest podobny. A czym się różni w tym palec? Kto wie? To, że w trzecim piszemy, że prosimy dla siebie, a w czwartym, że prosimy dla kogoś. Dla kogoś, jasne. No i ten ostatni palec. Co to było? Pamiętasz, Amela? Za co kochamy Pana Boga. Jasne. Za co kochamy Pana Boga. To też jest taka modlitwa, kiedy uwielbiamy Pana Boga. I za co Pana Boga można kochać i uwielbiać? Za to, że dał nam życie. Za to, że dał nam życie, za to, że stworzył świat. Ja myślę, że ten wasz pomysł na tą modlitwę w ramach takiej ręki jest bardzo dobry. Myślę, że zachęcimy wszystkie dzieci, które nas teraz oglądają, żeby też spróbowały w domu w taki sposób się pomodlić. Czyli co? Na początku Pana Boga przeprosić, potem podziękować, potem dwa razy poprosić. Po pierwsze za siebie, potem dla kogoś. I piąte, Amelia, co to było? Za co kochamy Pana Boga. To co? To mówimy na 3-4, że zachęcamy i zapraszamy? To 3-4. Zachęcamy i zapraszamy. No i pomachamy wszystkim.